dobry piątek, weekendu początek, chociaż dzisiaj euro początek, 14 czerwca, witamy się z Wami, u nas piękna pogoda, niebo jeszcze nie jest tak błękitne, ale już świeci pięknie słońce, 17 stopni na termometrze, zaczynamy ten dzień, a Wy dajcie znać w komentarzach, czy też już czekacie na euro, czy raczej to jest poza Wami, Was to zupełnie nie interesuje, jesteśmy ciekawi, bo u nas, powiem Wam, oj, będzie się działo, Marzenka już tu przebiera nóżkami. Dzień dobry, przebieram nóżkami. Nie przebieram nóżkami. Było to? No, było tak? To. Ale jestem troszeczkę, to znaczy czekam na mecze. Dzisiaj oglądam mecz otwarcia, to na pewno. 21. I chcę oglądać wszystkie mecze, które będę mogła oglądać. Bardzo mnie martwi, że Polska w niedzielę gra o godzinie 15. No dziwna godzina, ci powiem. Nie, no to tak są mecze, bo trzy mecze w ciągu dnia, no to jest 15, 18, 21. A przepraszam, ty coś w nocy trenowałaś? Czy taka chrypka? Nie, coś mi siadło. Można użyć. Przepraszam, ale no właśnie nie wiem, co będzie z niedzielą. Słuchajcie, z niedzielą, zobaczymy, co będzie, będzie dobrze. Zróbmy sobie poranny challenge. Uwaga, łapka w górę. Na ten piękny dzień, piątkowy dzień, weekendu początek, także startujemy z tym dniem. A my teraz właśnie jedziemy do Katowic. Tu zaliczymy jakieś dobre śniadanie w miejscu, gdzie już mieliśmy okazję być. Ale jeszcze co do samego euro, to powiem Wam, że ja nie kojarzę, żeby wcześniej były mecze o godzinie 15, no ale w tym roku będzie tak, że będzie 15, 18, 21, jak się nie mylę. W sumie najlepszy mecz to mają się ci, co mają o 21. Raz, że dla samych zawodników, piłkarzy, bo jest dużo chłodniej będzie, a dwa dla widzów, dla kibiców, że mogą to wiedzieć, spokojnie sobie zobaczyć. O 15 to raczej no, średnio w tygodniu. No ja w sumie nie wiem, jak będzie dobrze. Jak jest dobrze, no myślę, chyba każdy inaczej to odbiera. Ale my i tak będziemy śledzić, bez względu na godzinę. Wiadomo, w ciągu dnia to będzie trochę inaczej, ale na pewno o 21 każdy mecz będzie, nie? Bo o 18 też może być kiepsko. No i to nie tylko reprezentacji Polski, bo ja ogólnie lubię mecze. Jeżeli chodzi o taki poziom europejski, światowy, euro właśnie, Mistrzostwa Świata, no to ja Marzenka lubię oglądać. Marzenka już coś ćwiczyła, chrypka jest, próbowała Polska biało-czerwoń. Nie wiem, co mi się zrobiło. A my Wam życzymy miłego dnia, miłego oglądania i widzimy się już za chwil kilka z centrum. Prawie że Katowic, pięknych, słonecznych Katowic dzisiaj. Prawie że? Prawie że centrum, ścisłe centrum. Chociaż no to nie jesteś... prawie że. No dobra, to centrum Katowic. Ale mi chodziło o coś innego, mi chodziło o to, żeby być takie ścisłe centrum, centrum dla centrum. Dobra, idziemy. Założone, a ty też? No też, widzisz? Ale powiem Wam, że tak rzeźkawo jest lekko. Dzisiaj jest, tak, nie właśnie jest źle. Dlatego ja bardzo głód, bo mam i dłuższe spodnie i ale oczywiście potem mi może być za ciepło, bo to często tak bywa, ale na razie jest mi przyjemnie, fajnie. Piękny weekend się zapowiada. Proszę, nawet mówili, że dzisiaj, że już nie, że weekend ma być piękny, tak, a od poniedziałku... Chociaż burze mogą się zdarzyć, ale no. Właśnie ten przyszły tydzień, jestem go bardzo ciekawa, bo już wielokrotnie słyszałam te zapowiedzi, o jakie upały, o tydzień z upałami, no więc jestem bardzo ciekawa, chociaż ja nie lubię upałów. Ale ja myślę, że nie będzie żadnych upałów. Źle czuję, tak? Po prostu będzie ciepło 20 coś i tyle w temacie. Aha, no to dobra. Marek już... No nie wiem, takie są moje założenia, ale co z tego będzie, to nie wiadomo. Także my teraz idziemy coś zjeść. Potem jeszcze będziemy, słuchajcie, musimy iść na zakupy do koreańskiego sklepu. Ponieważ dzisiaj nagrywamy na kanał Michasi kolejny odcinek, tym razem z gościem. A, gość specjalny. Ale w sumie w tym tygodniu dużo filmów nagraliśmy, aż drugi film do Michasi. Tak, tak, tak. Wyjątkowe tempo. Bo dzisiaj się pojawia gość, to pojawia się też no, specjalne okazja. Nagranie. Okazja. A koreański sklep? Bo tam są bardzo ciekawe rzeczy, powiem Wam. Do jedzenia? Także będzie taki koreański challenge, można powiedzieć. Nie, no nie będzie koreański, ale będzie coś fajnego. Także odwiedzimy ten sklep, potem nagranie, no a potem do domu, słuchajcie, wiecie, dekorować mieszkanie na euro, no. Nie, prawda. Bez przesady, ja tam nie jestem takim kibicem, który faktycznie się cały czas stroi na te okazje, ale po prostu pooglądać no, mecz otwarcia, no o. W ogóle samo otwarcie będzie też transmisja. A to nie wiem właśnie, jak to wygląda. Ale nie wiem, o której czy... Jeszcze tak idziemy, zastanawiamy się, słuchajcie, jaka jest piosenka tego wydarzenia Euro 2024.
Bo ja pamiętam, jak było Euro w Polsce i na Ukrainie, pamiętasz, jaka piosenka była top numer, taki, wiesz, top of the top? U nas w Polsce, no. Ale ty, ja myślę właśnie o takiej ogólnym takim hymnie jakby. No bo zawsze jest taka, nie, piosenka. Tak, taka reprezentacyjna. To słuchajcie, było koko, koko, euro, spoko. Właśnie w razie dzisiaj to puścili. Ale to wpadło w ucho, widzisz, i człowiek zapamiętał, nie? Ale tu w ogóle widzę, że tu jest jakaś strefa kibica chyba powstała. Nie wiem. Zbliżamy się do pomnika Powstańców Śląskich. A tu proszę, jakaś scena, jakieś te bramka. Ale wiesz, może coś z miastem związane, jakieś nie miasta, co? Myślisz? A nie będzie to strefa kibica? Chociaż nie widzę żadnego telebimu. Jest tu jakaś scena. Są dekoracje różnego rodzaju, tam jakaś ławeczka, insta, jakieś hamaczki, leżaczki. A nie, europejskie miasto nauki, dobra. Czyli to nie jest związane z euro, tylko jest to związane z tym wydarzeniem, o którym mówiliśmy wam ostatnio. Czyli właśnie z europejską stolicą nauki. Tutaj są jakieś też bramki, brameczki, ale to chyba jakoś tak dodatkowo tylko jest zrobione. No, ale ładnie przygotowane, powiem wam szczerze. Oświetlone, chociaż nie o tej godzinie. Mało co widać tego światła, no ale jest. Dobra, idziemy. To wszystko ma rzecz jasne. Europejskie miasto nauki. Prawie na miejscu, tylko pytanie, czy będą wolne miejsca, Marzenko. Mam nadzieję, że będą. No, to różnie może być. Ja jestem głodna, chętnie już coś szanowała. Tak? A tu było smaczne ostatnio, śniadanko. Mam nadzieję, że coś się znajdzie. A już widzę jakieś wolne stoliki. Nie umiałam sobie przypomnieć, jak się to miejsce nazywa, nie? I coś mi tak z... właśnie z Gwary, coś tak ze Śląskim. No ja też pomieszałem nazwę jakoś. No ale, też... no, kafej. Kafy. A do kafeju na kafe byfej. No nie? Właśnie, podobne. Do kafeju na śniadanie. Tego jeszcze nie grali. To zajrzyjmy, co tu jest ciekawego. No ja kojarzę właśnie, że była taka karta. Mamy trzy takie główne pozycje na słono. Wajgle, jajka, wygrzanki i ja nie wiem... Jeszcze było śniadanie tygodnia, pamiętasz? Tak, ale wydaje mi się, że to jest już przy bufecie. Kasie. Tak, przy kasie. No nie wiem, w co wejdę, szczerze powiem. Ostatnio miałem chyba tą grzankę z awokado i była bardzo dobra. Ja chyba też to miałam z pieczętami. A to ja może nie. Ja miałam chyba. Ale to. No to chyba to miałem, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Talerz obfitości, no nie, coś słuchajcie wpadnie i będziemy zajadać, także wybieramy Marzenko. Ja chyba wyjdę jakieś jajka w... Jakaś jajecznica, coś takiego, jajka na talerzu. No a tu taki piękny klimacik wam pokazuję. O, proszę, ładnie. Startujemy śniadankiem Marzenki, no powiem wam, znowu gofry wpadły. Tak, ja mam jajko w gofrze z parmezanem boczkiem, dwa jajka sadzone i taki, o ja wam go odsłonię proszę, jaki ładny goferek. No ładnie to wygląda, powiem ci, duży jest nawet. Dosyć sporo, no ty masz małe, no proszę. A u mnie słuchajcie, skromna, malutka kanapeczka, sznita jak to woli. Ja już to miałem ostatnio tu, ale to mi tak smakuje, że nie najadłem się tym jeszcze. W takim sensie, że wiecie, że mogę jeść kilka razy. Grzanka, do tego są dwa jajka sadzone. No i jest pikantnawy na pewno. Także takie pikantne śniadanko wpadnie, do tego herbatki z cytryną. Jajka mi to już pachnie, jestem głodna i smakowicie to wygląda. No, jedziesz Marzenko. Ale pyszna, ale zobaczcie jaka fajna ta, no. No jadę, tak? No, zaczniemy od... Dobra, nie? Pyszne. A jest słodki czy nie? Nie, wytrawny. Jeszcze teraz zauważyłem, że to jest moja ulubiona cebulka marynowana. Muszę kiedyś zrobić taką cebulkę w domu. Powiem wam, ja uwielbiam w tej postaci cebulę. No i jeszcze oczywiście inne warzywka, także
Marzenka już zajada swojego, ja swojego. A taki przepis na cebulę byłby fajny, bo to możesz wykorzystać do wielu rzeczy. Do sałatki, nie? Do takich kanapek. Na konfiturę mamy. Jest bardzo dobra konfitura z czerwonej cebuli. Bardzo pyszna. Także link wam zostawię do tej konfitury, a pomyślimy nad tą marynowaną cebulką. Może już słyszycie tle muzykę. Dotarliśmy do sklepu koreańskiego. No i teraz coś tu, słuchajcie, musimy powybierać, ale głównie chodzi nam o takie, wiecie, sosy, coś płynnego, bo to będą w tym moczone ciasteczka. Ja teraz szukam, co ciekawego tu można znaleźć, ale jeszcze mi się rzuciły w oko takie, proszę, jakieś różne koreańskie ciasteczka. To chyba krakersy są koreańskie, tak mi się wydaje przynajmniej. No to fajne rzeczy można znaleźć. O, te ciasteczka mieliśmy ostatnio, miał Michaśka wybrała. Nie wiem, czy te i bardzo dobre były. Pani z żoną też polecała. Tu mamy też wersję mochi z bubble tea. No, ciekawa wersja. Ciekawe, czy mają koreańskie Oreo. Bo chipsy jakieś tu są, widzę. Prażynki, chipsy krewetkowe, chipsy takie. Tu mamy jakiś ryż chyba. Nie, coś to jest suche. A jest, palony jęczmień. Palone płatki owsiane. Nawet nie wiedziałem, że takie cuda są. Makaron i tu mamy sosy, widzę już jakieś. O, oleje. Też się przyda olej, może być na bogato, powiem wam. I ciekawie. O, tu mamy fajne sosiki. Także za chwilę coś tu wybierzemy ciekawego. Tylko ja muszę znaleźć marzenkę. Tu jakieś krewety. Tu jeszcze jakiś sosik jest. Dobra, idę po marzenkę. Gdzie marzenka mi się ukryła? No powiem ci, że różne to są też krakersy w różnym smaku, z różnymi dodatkami. Te mi wpadły w oko, nie wiem czemu. A to są zwykłe krakersy, no, właśnie, nie? Ale tutaj na przykład masz takie... No ostro. No cebulkowe, wiecie? Takie mieszane, wiesz? No, coś fajnego. Marzenka odkryła sprzęt faktycznie do gotowania ryżu, a ja tu rzuciłem oko, popatrz, 1000 wykałaczek, 11 zł, no to jest naprawdę tanio, chyba jeszcze pakowano oddzielnie. No, ale to wiesz, to są dla takich restauracji, bo bez sensu u nas znowu takie te... Czemu? W domu no, też są... No to nie jest jakoś znowu, tyle papieru, każda wykałaczka, wiesz, osobno pakowana, ale to są takie specjalne do gotowania ryżu, w sensie ryżu... Ryżowar, o ryżowar. Widzisz, ryżowar. Ale chodziło mi o to, jaki to nie jest ryż do sushi, tylko w ogóle. Do sushi też chyba. Myślisz? No do różnych chyba. Różne rodzaje opcje ryżu. Ten będzie najbardziej zaawansowany, bo też cena jest zaawansowana. A tu masz 3200. Do ryżu. A ten zaledwie 700 kosztuje, widzisz? Jest różnica w cenie. No bo ale ten jest taki. No ten no. Już jest taki jakby. Wygląda dobrze. Ryżowar. Co ciekawego tam? Patelnia do omletu prostokątna. Kroszki dim sum to jest chyba do tego. Nawet nie chyba, ale na pewno. No. Gotowanie stawiasz na parze. I tu sobie wkładasz pierożki. Ile to tu kosztuje? Nie, czekaj, to było 85 tu... zł. Aha, tak, 85. A patelnia kosztuje 131. No, także takie tutaj nowości. Dobra, idziemy dalej. Idziemy zobaczyć, tu ci pokażę te sosy. Co odkryłem. No, tu jest czym wybierać, powiem ci. No, ale ty chciałeś teriyaki. Nie, ja chciałem różne sosy do tego challenge'u. Tak? Ale aż takie ostre. Tu można poszaleć. Tu jest koreański barbecue. Tu jest jakiś do wieprzowiny. No, może być nawet jakaś rybka, może jest. Być jakiś śledzik, czy co to jest? O, tu są chyba jakieś te krewetunie, czy co? No, fajne rzeczy. Och, to będzie ostre. Wegan. Wegańska pasta. Popatrz, tu jeszcze widzę wasabi.
No tylko wiesz, jak to otworzysz, chociaż nie. Nie, to jest wielokrotnego użytku. No właśnie, bo taka puszka, ona potem już musi być zużyta. Wzmacniacz smaku. No. To nie. No ale ty wiesz, że takie rzeczy zjadasz? Wiem, cukier Ruszę brązowy, popatrz jaki ładny. Ale brązowy to farbowany, nie? Trzcinowy musi być. Pieprz czarny. No dobra, to szukamy czegoś, nie? Ale z pastą wasabi też spoko będzie, ja uważam. Mocno. Dobra, czy musimy pokonać tu, co jest? Dobra, to pastę bierzemy? Tak, weźmiemy, no. Tu jeszcze, słuchajcie, taki przegląd sobie zrobimy. Co tu mają ciekawego? Tu jakieś są serowe coś tam. Tu jest mnóstwo zupek. W różnych wersjach, w różnych rozmiarach. Jeszcze mam różnego rodzaju napoje. Słucham. Muszę Cię wyprowadzić z błędu. To nie jest pasta wasabi, tylko proszek. Ja dopiero proszek doczytuję wasabi. Powder. No. Aha, no to odpada. I dosypujesz sobie do misuni i masz takie wasabuni. No także nie. Tego nie bierzemy. Dobra, to tego nie bierzemy. Tu jeszcze są jakieś sosiki, czy nie, czy mi się tylko wydaje. Sos sojowy do pierogów, sos sojowy, sos do pierogów. Przyprawa w płynie. O! Pasta. Tu jeszcze w lodówce można sobie kupić kimchi. Bardzo lubię kimchi. Tu jest wersja mniejsza. Nie wiem, może się skuszę, powiem wam. Tu jest jakby handmade'owe, czyli takie robione ręcznie. Rzodkiew marynowana. No fajny wybór, powiem wam. Ja bardzo polubiłem ten sklep, bo tu można kupić takie zupełnie inne rzeczy niż się u nas kupuje po prostu w sklepach. Także Marzenka mi gdzieś się zaginęła w akcji. Idziemy teraz szukać Marzenki. To żadne krewety. Marzena mnie tu wyprowadzi z równowagi? Z równowagi, tak. Nie, bo wiesz co, bo ja się sugerowałem opakowaniem i zdjęciem. No i to wyglądało jest lekko jak krewetka. Ale to jest trąbik morski w zalewie. Dongwon. Ale no. Taka jestem ciekawa, jak tuńczyk, on jest tuńczykiem, tuńczyk w puszce, ale tu są jeszcze jakieś, wiesz, tuńczyk w oleju, z kimchi, tuńczyk w zupie kimchi. No to ja bym bardziej spróbował taki z kimchi na przykład, bo to będzie jak tuńczyk smakował po prostu. No właśnie, właśnie. Z warzywami, no to by jeszcze też mogłoby być. To co, bierzemy kimchi? Bardzo ostry. No ten byłby dobry. To z czym? Z kimchi? A tam jest w ogóle kimchi w lodówkach. Jest, a tutaj też jest kimchi, zobacz. Ale tam jest jakieś smażone, świeże. Smażone, wiesz? A tam jest jakieś świeże, wiesz, do sałatek. Aha, w tym sensie. To dobra. No to który chcesz? Chcesz jakieś te... No to weźmy tego z kimchi może na spróbowanie. Z kimchi, to ten. Marzena, a to widziałaś? Zobacz sobie, tu masz te maseczki, te koreańskie. Tylko nie wiem, czy to są dla dzieci, czy to taka jakaś wersja? Nie, no normalna wersja, tylko disneyowska, nie? Aha, aha. Ale koreańskich maseczek jest mnóstwo teraz w Rossmanie, w drogeriach w ogóle. Ale tu zobacz, dwie dychy taka maseczka. No. Ta 15 na przykład. Bo wiesz, tutaj jest lokalizacja. Nie, bo tu jest oryginalny, wiesz? A tam są jakie? Czosnek marynowany, liście czosnku, liście pachnotki, korzeń dzwonka, czarna fasola marynowana. Fajnie, mi się to z puszkami sardynek kojarzy, nie? Były jakieś takie. No są do dzisiaj. Szproty nawet bym powiedział. Popatrz, sos sojowy do pierogów, sępio. O, tu jest jakiś sosik, można było wziąć, popatrz, do tego, do nagrania, nie? Z cytryną. Do sajgonek. Zakupy zrobione, powiem wam, dwie siaty, ale takie odjechane smaki będą, że dziewczyny po prostu będą piszczały, w skrócie. Ale ja też jestem ciekawy z tych smaków, także myślę, że będę próbowała. A ty, Marzenko? Nie, chyba nie będę próbowała. Nie? Jakoś nie jestem przekonana, no ale... Ale tam nie ma tylko ostrych, żeby nie było, słuchajcie, bo to było nudne, nie? No nie, są fajne pasty różne, no zobaczymy. Słuchajcie, jest kimchi pieczone, nie miałem okazji nigdy jeść kimchi pieczonego, także zobaczymy, co będzie z tego dobrego. Zatem my teraz idziemy do auta, jedziemy do domu, nie? Tak, musimy przygotować wszystko. Wszystko trzeba przygotować, słuchajcie, a nie, jeszcze musimy kubeczki iść kupić, Marzenko. Mhm. Ale to po drodze w sklepie, więc wpadnie. Może w jakimś takim, nie? Marzenko mówi, idziemy na kawę. Dobra, ja powiedziałem, idziemy na kawę, bo
bo tak już im się nauczyłaś. Nie, no dobrze, dobrze kawy. Właśnie, ja też sugerowałam kawę. Tym bardziej, że jeżeli ci, słuchajcie, będzie wyjątkowo taki rozciągnięty dzień w czasie, jak dla nas przynajmniej. Kawka się przyda, troszeczkę na powodzenie, bo tak, ani chociaż ja mogę jeszcze się dzisiaj napić. Ale to wieczorem. Nie, bo tutaj mam. Yerbę? Yerbę. Ale dobra, kawkę sobie zastartujemy, jesteśmy po pysznym śniadaniu, zakupy zrobione, kawę wypijemy. Jeszcze kubeczki musimy kupić. I jeszcze idziemy po kubeczki i jeszcze będziemy, musimy sobie wszystko tam przygotować i tak dalej, ale... No to już to zrobię, tak. To jest chwila mont. Tak, akurat to już jest chwila. Potem i wiesz też, że muszę zrobić, zmontować przepis. No Google. Właśnie. Marek, jaką bierzesz? Białą? Ja biorę flat white. Także słuchajcie, przepis będzie dzisiaj montowany, on będzie już pojutrze, także wam wszystko przypomnę w odpowiednim czasie. A póki co zamawiamy kawkę. Amerykanie. Bardzo ładnie. Tu jeszcze nie siedzieliśmy chyba przy tym stoliku, Marzenko. Kiedyś tak. Tak? Była bardzo fajnie. Proszę o, już tak? Dobra, dotarliśmy do kubeczków, to teraz sobie wybierzemy. To są nawet spokojnie. Tak myślę. Ile tych kubków jest? 2, 4, 6, 8. Dobra, wierzę dwa opakowania. Te kubeczki są, to jeszcze muszę tylko kupić wykałaczki, jak się okazuje, po to, żeby wszystko ładnie zamocować. No. Jeszcze szukam pinesek, ale nie wiem, czy to są pineski, czy nie. Pinesek. Tu jeszcze patrzę, a tu takie jakieś blendery. Nie wiem, czy to są bezprzewodowe, czy przewodowe. Pół litra się tu mieści. No ciekawie to wygląda. 50 zł, dwie prędkości. I na dole jeszcze jest taka mała wersja, 50 zł, taki, można powiedzieć, turystyczny, do podróży. I też się fajnie prezentuje. To mi akurat tak wpadło w oko, jak tu szedłem. Dobra, idę po te wykałaczki. No i faktycznie tańsze niż tam, kurde. Tu jest ile? 1000 sztuk za 3 zł, tam było po 11 dopakowane. No to Marzenka miała rację, dobra. To bierzemy te wykałaczki. Muszę kupić pineski. Bo jak kojarzycie, byliśmy w ferii w Krakowie i kupiłem takie krople szklane. Miałem zrobić instalację. No ale niestety leży, drucik już jest, ale pinesek nie mam. Więc muszę kupić pineski z czarnymi łebkami. Nie wiem, czy tu w ogóle będą mieć, ale się zaraz zapytam. Niestety, ale tu w Action pinesek brak. Także muszę iść do Pepco albo coś w tym stylu. Chociaż teraz myślę, jakbym takim takerem, bo mam takera. I on też takimi strzywkami pluje. Jakby tym zrobić. Wszystko kupione, pięknie, Marzenko. Pięknie to wygląda tutaj, nie? Rawa tak. Środkiem płynie jako fontanna, powiedzmy. Oczywiście to jest taka imitacja, nie? Ale bardzo ładnie to zrobili. Później tam chodzi i... I tak patrz, ile tu jest zieleni tego. Nawet na rynku, nie? W Katowicach. No, wbrew pozorom tak. No i co? Ej, czy u nas w Chorzowie też już są palmy? Chyba nie już są, ale nie wiem. Nie byłem tam... dawno. Bercik jest i tak dalej. Także Frida była. Widzę, że tutaj na rynku w Katowicach już są. Także podejrzewam. O, bączek. Śmiel jakiś. Bączek do bączka. Także myśmy wszystko już załatwili, kupili. Możemy jechać do domu. A że pogoda nam jeszcze się do tego wszystkiego dopisała, to już w ogóle jest piękne. Widzę już teraz, że tu są cztery palmy. W ogóle tutaj to jest bardzo fajnie zaaranżowane, bo są i takie leżaki, i jakieś właśnie takie siedziska, i ławeczki. Ale w ogóle to jedna z Was też pisała na Instagramie mi. Bo jak tak chodzimy, to pokazujemy Katowice i ja właśnie pokazywałam różne i wieżowce, ale też stare kamienice. Czekaj, tu Ci lata taki. I słuchajcie, napisałyście... Co mi tu lata? Że te Katowice to się bardzo pozmieniały. To szczególnie takie osoby, które tutaj dawno temu były, czy właśnie mają jakieś taką przerwę. No i faktycznie tak jest, nie? Tutaj ta infrastruktura. Tu czasami ja się czuję jak w Nowym Jorku, można się poczuć. A to pojechałaś takie, teraz. No ale wiesz, jak takie wieżowce... Nie no, zmieniły się bardzo. Zależy od kadru, słuchajcie. Naprawdę bardzo się zmieniły i wszystko się rozbudowuje. Dobudowuje. Dobrze, że są też... No, jest taka koncepcja i polityka miasta, żeby odrestaurowywać, odnawiać stare kamienice, bo to jest też tutaj ten klimat Śląska, nie? Te familoki i tak dalej. Nie, no ja wam powiem, że na przestrzeni lat, jak ja pamiętam jeszcze jako student, tu jeździłem do Katowic każdego dnia przez wiele lat, to powiem, że Katowice się bardzo zmieniły i to na wypiękniałe po prostu. Kiedyś były no niestety brzydkie, a teraz są zadbane, no wiadomo, ścisłe centrum, nie? To już jest norma. Ale i tak jest pięknie, dużo lepiej niż było. Tu właściwie, gdzie teraz jesteśmy, to tu droga szła. Tak, było, zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Na było szaro, buro i ponuro, w ogóle nie było zieleni w centrum. A teraz proszę bardzo, za mną pełno drzew.
miejscu, proszę bardzo, wszystko rozwalone. Bierzemy się za przygotowanie. Ja za chwilę z tego kawałka styropianu wyczaruję coś pięknego, pochylnie. Marzenka tu widzę, działa na Instagramie. Tak? Czy się mylę? Tak, tak. No. Także przygotowania trwają. A, pokażę wam nasze zakupy. Proszę bardzo, wszystko jest powyciągane już. Są ciasteczka, są różne napoje, są różne fantastyczne sosy. Słuchajcie, postawiliśmy na takie cuda też. Tu jest jakaś fasola. Tu jest też coś było, ale tu naklejki już nie ma. Ja teraz nie wiem, co to było. Ale czemu tu naklejki nie ma? Musiałaś się odkleić. Możliwe, ja ci zaraz powiem, co to nie, było. Tu są, słuchajcie, żelki serowe. To w ogóle jest jakieś dziwne połączenie, ale dobra. Tu na pewno mamy tuńczyka z kimchi. Marzenka już tutaj mi pomogła. To się okazuje, jest dziki czosnek. Tak, marynowany, a to jest fasola ta... Marynowana? No. Tego jestem ciekawa, ale dobra, nie otwieram. Ale chwila, to ma być nagrodą, nie? A, nagroda. Tu jeszcze, słuchajcie, jakiś sos jest. Tu jest na całe szczęście naklejeczka. Tu jest ostry, tu jest teriyaki. Ja zawsze kojarzę teriyaki z takim sosem gęstym. A tu proszę bardzo, taki lejący się jest sos. Tu jeszcze jest jakiś dobry sosik, także fajne rzeczy będą. Tu coś jest jeszcze. Co jest w tym słoiczku? Nie wiem. Też jakiś sosik? To jest pasta, pad thai. Taka pasta pad thai. Troszeczkę słodka, troszeczkę... No, ona będzie taka słodko, będzie bardzo przyjemna, mam nadzieję. Ale teraz ja szukam, słuchajcie, bo... Nie wiem, czy ja tutaj to pokazywałam, nie, na Instagramie. Skrzydło kwiat padł i ja wymieniłam Na coś innego. I przesadziłam tam kwiatuszek, który kiedyś kupiliśmy w Ikei. No i właśnie to jest coś takiego, ale drzewko bonsai. Kupiony był w Ikei, tylko on jest taki mniejszy rodzaj. Bo policja z... Ale wiesz, co możesz zrobić? Zdjęcie wujkowi Google'owym ci podpowie. Ale właśnie nie wiem, czy mi podpowie, wiesz? Ale mniej więcej coś w ten deseń to jest. No nie, trochę inne liście miał. Ale coś takiego podobnego. Takie delikatniejsze jakby z... Ja wam pokażę w domu, jak będziemy. Właśnie, pokażemy i wy mi też napiszecie, bo szczerze mówiąc, niewiele wiem o tym kwiatuszku. Na razie ładnie wygląda i dosyć długo już z nami jest, bo chyba z 3 miesiące. No, nawet były w nim te ziemiórki. Były ziemiórki, była tabletka, przeżył tabletkę, bo właśnie skrzydłokwiat tej tabletki nie. No, bo coś źle podziałało na niego, może za duże stężenie tam było. Ja się biorę w takim razie za ten kawałek styropianu i jak już będzie gotowy, to wam pokażę, co mi do fajnego, dobrego, chciałem powiedzieć, co mi fajnego wyszło. A potem jeszcze będę montował daily vloga, właśnie tego, którego teraz oglądacie. Tak się prezentuje gotowa konstrukcja. No powiem wam, Marzenka jest zdziwiona, że tak to wygląda. To jest, słuchajcie, pochylnia. I z tej pochylni do tych oto kubeczków, które są ponumerowane, będzie coś za chwilę wpadało, jak będziemy nagrywać. Także tak się to mniej więcej ma. Tu już są przygotowane wszystkie produkty na półeczce, one oczywiście będą w kuchni wystawione, tu mi się coś rozkleiło. No dobra. Także wszystko zrobione, a w międzyczasie przyszło jedzenie. Dzisiaj, słuchajcie, na obiad kuchnia indyjska, ale tu pachnie, jak tu pachnie w kuchni, powiem wam. Już pokazuję, co tam ciekawego przyszło. Proszę bardzo, mamy między innymi chlebki naan. Bardzo fajne. Tu jest też naan. Tylko ten jest bez czosnku, ten jest czosnkiem. Tutaj mamy krewetki raz z warzywami, krewetki dwa z warzywami i... A nie, to są krewetki nasze. A tu jest coś innego, to Michasia sobie zamówiła. To jest tylko masala. Tikka mas... Sizzler. Aha, Sizzler. Dobra, sorry. Tak, tak, bo wiecie, no, te nazwy to wcale nie są takie łatwe. I Marzenka, która już tu... Wszystko ładnie rozpakuje. Chlebek jest przepyszny. Ale pamiętasz, kiedyś inaczej go robili. Teraz inaczej. Tak? No, kiedyś był taki, wiesz, pojedyncze sztuki były. Z tego, co ja kojarzę. Teraz widać, że robią większy, tylko tną. Szczotkie. Pachnie aż tu. Także my się teraz bierzemy za jedzenie, za obiad. Dzisiaj nieco inaczej. No i czekamy, słuchajcie, na gościa. Ale jeszcze trochę poczekamy. Ja w międzyczasie montuję tego daily vloga, którego oglądacie, także czas wykorzystany maksymalnie. Tak się to mniej więcej prezentuje. Kawałki kurczaka, pod spodem jakaś grillowana cebulka, papryczka, do tego sosik. U mnie... Masz inny sos? Tak, ja mam inny, bo ja mam ten miętowy, jak się nie mylę. A ty nie wiem, jaki ci tu Michaśka zamówiła. No, także takie pyszności. Te krewetki są bardzo dobre. No i do tego chlebek. Zupełnie wystarczy smacznego.
A coś mi na nie tęga. Dzień dobry. Zresztą mam pomieszanie się zdaje. Tak? Czemu? Ja inaczej zamawiałam. Inaczej zamawiałaś? No. I to w ogóle patrzę co dzień taki. No ten sos jest taki dziwny, ale ten się chyba zgadza. Chociaż to nie jest miętowy. Nie. No dobra, damy radę. I co? Jaki to jest? Miętowy? Ja mam czoskowy. Miał czoskowy? Być... No, a ty miałeś mieć miętowy. No dobra, mama ma jeszcze jakiś inny. Może ja mam czoskowy. Roladowy. Smacznego. U nas już po nagraniu, jak widać, tu się naprawdę dużo działo w kuchni. Są różne rzeczy. Wygląda to może chaotycznie, no ale to wynik tego, że wszyscy wszystko próbowali. Powiem wam tylko w skrócie. To są chyba liście dzikiego czosnku, bardzo dobre. Rewelacja. Co się dziewczyny śmieją. Kimchi pieczone też mi smakowało. Ale może wiesz, z naszym... No nie, z Oreo by mi nie smakowało, to ja już wiem. No właśnie. Tu jest z tuńczykiem kimchi, bardzo dobre. Także widzicie, no trochę majonez? Się tu działo. Majonez? Nie, majonez nie. Masz powiem wam, nasz majonez polski najlepszy. Ten jest jakiś dziwny, nie, chemiczny. On tak smakował takie dziwne, no ale jest bardzo słony. Powiem wam, że dobre było. Przepraszam. Ale tutaj ogólnie brzydko pachnie. Wszystkie te zapachy... kimchi, słone, ostre, słodkie i takie ble, wymieszały się. Ale ja wam coś powiem. Tak jak my z dziewczynami ble, 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 nic nam nie podchodziło, Marek je kimchi. Pycha! Liście czosnku marynowane. Pycha! Słuchajcie, jemu wszystko smakowało, nawet takie świństwo. Nie, to bardzo śmierdzi. To jest ale... żelek. On nie ma smaku. Jak to nie? To tylko o śmierdzi. Smaku sera, to jakbyście połączyli ser pleśniowy z czymś słodkim, waniliowym. On się tym tak zajadał i ja gryznęłam... Ale bez przesady zajadał, znowu nie zjadłem. Tutaj wszystko smakuje, słuchajcie. No, tuńczyk, kimchi... Ale jadłaś tego tuńczyka? Naprawdę nie, dobry Mareczku, z kimchi jest. Ja dziękuję. Fasola jak mu smakuje. Nie, no jakoś nie wybitnie. Słuchajcie, no także tutaj nie ma... No i teraz wyjdzie na to, że Markowi wszystko smakuje. Marek nie może brać udziału w takich challenge'ach, bo jemu wszystko smakuje. Ale nie, no w połączeniu z Oreo to wszystko byłoby ble. No bo ryba z Oreo, no... Ja wylosowałam w challenge'u taki sos, jakiś marynatę. Też się z tym męczyłam. Ale wiesz co, ja sobie spróbowałem tu. To jest... Nie, gdzie jest ten... tu gdzieś był olej, tu. Olej sezamowy, no powiem wam, rewelacja. No olej, w ogóle olej sezamowy, słuchajcie, można w kuchni wykorzystać na wiele sposobów. Ojej, jak on pachnie, no. Ale dziewczyny też jadły. To jest przepyszne, tak. Co dziewczyny zjadły, to będziecie mogli zobaczyć w przyszłym tygodniu. Tak. Na kanale u Michasi. No, a działo się, powiem wam, tutaj odchodziły, ale jakie tu widzicie, widzieliście tą konstrukcję? No widzieli. Pochylnie taką, nie wiem co to, może to taki skocznia, wiesz, taki zeskok. No i działo się, do tego trzeba było coś topić sobie, bo nie dało się. To jest akurat melonowe, bardzo ładnie pachnie. Tu jeszcze dziewcząca truskawka, no, cała to zabiorą. Główne zasadnicze pytanie. Kto to teraz posprząta? Nie wiem, papier, kamień, nożyce. Chyba my razem, co? Dziewczyny już się odizolowały, poszły odreagować, a my do sprzątania. Także my teraz, słuchajcie, to szybko sprzątamy, jedziemy do Króliczka i ja z George'em idziecie na pierwszy zastrzyk. I ko. Wystarczyła chwila i posprzątamy. A teraz chyba nie daje tymi produktami. Dlatego tu się będzie wietrzyło teraz. Ale kochani, powiem tak, zrobicie taki challenge, chcę mieć takie piękne aromaty. Wow. Tak, trochę jedzie. Tu też już wszystko ogarnięte, posprzątane. Niech się wietrzy, bo naprawdę te wszystkie zapachy tak przeszły z sobą i wymieszały się, że jest tu naprawdę tak aromatycznie, rzekłbym. A najbardziej czuć te pianki takie serowe. Jedzie równo. Dobra, to my słuchajcie, jedziemy. Ja biorę Króliczka jak po przyjeździe i idziemy z nim na zastrzyk. No jestem ciekawy, jaka będzie reakcja George'a na to wszystko. Na co? Na zastrzyk. Dzisiaj jest piątek, sobota, w poniedziałek ciąg dalszy. Nie, w poniedziałek dostanie już jak będzie miał ten. No to później... Jak będzie miał zabieg. Później czekamy na reakcję. Relacje. Relacje. Jeszcze po drodze wizyta w Biedronce, a tu proszę bardzo, patrzę i co widzę? Piwonie, no znowu nierozbite i szczerze powiem, mam duże obawy, żeby je kupić. A szkoda, bo już myślałem, że są rozbite. Te są one lilie.
Tylko że mają ten problem, że ślady zostawiam na stole, jak zawsze się posypiam. To jest chyba największy zakup ręczników papierowych w życiu. Skasowało 96 opakowań, rolek, a jest 6. Wszystko wyjaśnione, po prostu źle kod był chyba wczytany do systemu, no i zamiast 6 sztuk wpisywało 96. I wyszło cena 1300, 1400 zł. Słuchajcie, zapas papieru na cały rok. Znaczy nie papieru, ręczników papierowych, a może tak. Jesteśmy w domu, późno, wieczór, ale... Trzeba jeszcze udać się z króliczkiem. Ale zobaczcie. No. Rupert chroni przyjaciela. One no. Chyba coś wyczuwają, a szczególnie wtedy, kiedy widzą, no. One tak się zapierają. Chodź, Andrzej, chodź, moje. Powolutku. Moje, ty myślaki, no, zaraz go tu. No i Georgiuś idzie na zastrzyk. Idziemy na przygodę. No, przygoda, która nie jest dla niego zbyt przyjemna. Stresuje się, dobra, drugi się też stresuje. Chodź, Róbcio, możesz wyjść. Zaraz George przyjdzie, wiesz? No pewnie, że przyjdzie. No tak. Dobra, bierzesz książeczkę też chcesz? Nie, książeczkę nie, tylko potrzebuje zlecenia i potrzebuje lek. No właśnie, bo bez leku też mamy. Ani róż. Tak, lek w lodóweczce, tam dziewczyny już szaleją, no bo wiadomo, nocka. Tylko będziemy mieć tak, jedną tu, w naszej lodóweczce, a drugą będziemy mieć na drogę. Także wszystko już gotowe, Marek wychodzi, ja zostaję. Tak. Przygotowania, wiecie, do chodź, inauguracji. Chodź, oczywiście żartuję, nie, to tak. Ja aż tak bardzo tego naprawdę nie przeżywam. Jeżeli chodzi o ten kwiatuszek, to słuchajcie, już wiem, jak on się nazywa. On ma bardzo dziwną nazwę. Zaraz, może wam za chwilę powiem, tylko muszę dorwać swój telefon. No i mam nadzieję, że on będzie się tutaj bardzo dobrze miał, bo wy chyba nie widzieliście go jeszcze tutaj. No właśnie, pod moją monsterką jest taki kwiatuszek kupiony w Ikei. Niektórzy piszą, że to jest jakaś kawa. Nie, nie, nie. To on ma swoją nazwę. To jest taka roślinka typu drzewko bonsai. Już wam pokażę. O, widzicie? Tu ma taki konar i z tego wyrastają mu listki. Delikatne, bardzo zielone, ładne. Ja mam nadzieję, że on się ładnie rozrośnie i... No i się tu przyjmie. Także kwiatuszek rośnie. Oddaję telefon Markowi. Ja sobie jeszcze zapodam wieczorną porcję maczy. Ostatnio to bardzo polubiłam. Królik idzie. A tu coś zostało, to bierzesz? Nie. Dobra. No to powodzenia. Idziemy. Idziemy, gotowi? Proszę telefon. Proszę. O, tu już George'uś, proszę. Nerwowy, no ale co zrobisz, George? Dobra, już nie stresuj, to idź. Powiem tak, George był bardzo dzielny, grzeczny, lek przyjął, nic się nie rzucał, także było naprawdę dobrze, spokojnie, to jest najważniejsze. Ja co prawda jeszcze wziąłem złe zlecenie, Marzenka musiała dosłać mi zdjęcie, ale wszystko jest tak jak trzeba i w poniedziałek kolejna dawka, ale to już będzie miał u siebie tam weterynarza prowadzącego. Dobra, idziemy. George już jest w domciu, był dzielnym króliczkiem dzisiaj. No, nie było nerwowo. No szybko, bo tylko myśmy byli, proszę. No, idziemy do Róbcia. Do Róbcia. Teraz gdzie tu uciec, żeby mnie nie złapali już. No, także króliczek już szczęśliwy, już spokojny. O. Teraz jeszcze spotkał swojego kolegę, psa. Od sąsiadki, było, wiecie, spojrzenie. Ale było dobrze, spokojnie było. Dobra, ja się słuchajcie teraz ogarniam i montuję tego daily vloga, montuję przepis, montuję filmikasi, a potem patrzymy na ten mecz, mecz otwarcia. Ale on się chyba zacznie trochę później, tak mi się wydaje, no bo będzie chyba jakaś impreza, wiesz, otwierająca, nie? No będzie jakieś otwarcie, nie? Chyba, że to jest trochę wcześniej, chociaż mówię o 21 wszystko startuje, to nie wiem. Film na kanał Michasi zmontowany. Przejdziemy na balkon, bo tam Marzenka coś robiła. Światło tak, zobaczy. Ale brakło mi styropianu. Słuchajcie, miała z tym skończyć już, ale widzę... No właśnie to jest już... Ale to uzależnienie jest chyba silniejsze, niż mi się wydaje. No nie, no musiałam to jeszcze dokończyć. Idziemy. Popatrzcie na to. Po prostu kolejna serwetka, ale jak ona ładnie się tu prezentuje na tym białym odbiorze, ją lepiej widać tu w kamerze niż w rzeczywistości. No a tam właśnie... Ale tam piękny wzór ci wyszedł, tu takie coś, no, no ładnie. Słuchaj, no to są same to w ogóle wygląda kwiatki, powiem wam, w kamerze. No bo
to są takie rozetki. A z bliska już gorzej. A tu? A czemu to się nie upina? To tak sobie leży, balansuje. To się nie upina, dlatego że mam tylko ten mały kawałek styropianu. No i jak tą serwetkę naciągnęłam, ona jest dosyć duża. No to jak tamta się trochę wysuszy, to mogę ją jeszcze przeprasować delikatnie, albo po prostu jeszcze wtedy spróbować raz namoczyć i naciągnąć. Czyli na podmiankę. Na jak ta się wysuszy, bo obydwie sobie przeprałam, ale potem się okazało, że tylko jedna się mieści, więc tamtą tak sobie naciągnęłam. I kończę właśnie z tym, bo wiem, że to już będzie. No teraz już jakoś nie dam rady robić, a to kiedy zaczynasz sezon? To potem trudno mi wrócić, bo znowu zapominam, jakie tam wzór, te oczka, te i tak dalej. Znaczy ja bym się, powiem wam szczerze, tu i tak pogubił w tym, co, gdzie i jak, nie? To by nie było opcji. Nie, spokojnie, to prowadzi mnie pewna osoba. Ale jeżeli chodzi o serwetki, to te sobie podmienię w tamtym mieszkaniu. Tamte, które były do tej pory, wypiorę i do szafy. I tak może, słuchajcie, nigdy nie mów nigdy. Może coś mi... Ale ja proponuję, Marzenka, jak pojedziemy nad morze, na plaży siedzisz i jedziesz. Nie, nie lubię siedzieć na plaży. Ale wieczorem. Wieczorem przy zachodzie słońca, owszem. Ale ja będę latarą świecił, żebyś widziała. Ale to wiecie co, jak ja jestem na plaży, nad morzem, na zachodzie słońca, to ja wolę patrzeć na zachód słońca, podziwiać piękny krajobraz i sycić się tym widokiem. Natomiast jeżeli chodzi o moje plażowanie w ciągu dnia, ja nie cierpię po prostu leżeć i smażyć się na plaży. Mi się robi duszno, nie. Ja po prostu, masakra to jest dla mnie. I ja po prostu wolę inaczej spędzać ten czas. Nie plażuję, nie opalam się, nie leżę tak. Po prostu, pierwsze, że nie ale lubię, to tu dobraliśmy się, bo ja też nie lubię tego. Michał też nie. Nie mogę, to są przeciwwskazania takie, żeby po prostu ze względu na moją chorobę też nie przegrzewać organizmu. No, także czapka na głowę, dżokejka, kapelusik i tak dalej. I tak mogę spacerować. A spacerować lubię, uwielbiam brzegiem morza, jak chodzimy sobie, nie? Z Gdańska do Gdyni. Już buja. No naprawdę, to są wtedy takie fajne. No, także tak, kończę z tym. Zatem tak to mniej więcej u nas wygląda. Ja teraz, słuchajcie, wchodzę, biorę się za montowanie, a Marzenka to już ma wszystko przygotowane, kto z kim, jak, gdzie jest gra. Jestem przygotowane, spójrzcie na mój stoliczek. Macza? Nie, to ja idę tu. Macza i ciśnieniomierz. No. To jest dopiero zestaw, nie? Ale to dziwnie. Ale ciśnieniomierz to może by mi się w niedzielę przydał bardziej. To natomiast wtedy już będziemy lisa. Nie, no właśnie tak. Nie wiem, ta macza uwielbiam ostatnio, już mówiłam to tyle razy, ale jeszcze raz powtórzę, ostatnio uwielbiam po prostu pić maczę. Ale ona ma dziwny kolor taki, ci powiem, taki, aby się rozwarstwiła, nie? No bo ona, muszę sobie ją zamieszać. A to jest ta co kupiłem bo teraz? Bo ona nie osiada, nie, to jest ta już ten, którą wypiję już do końca. I ja sobie tak wypijam, muszę jeszcze ciśnienie zmierzyć, bo tego nie zrobiłam, a sobie obiecałam, że dzienniczek prowadzę i już niedługo o, ja proponuję zmierzyć na początku meczu i na koniec. Ale to nie będziesz taki ekscytujący. Te mecze, które przynoszą takie emocje, to dopiero są później, wiecie, jakieś ćwierćfinały i tak dalej. Natomiast, no, nie powiem, że tutaj, jak są drużyny reprezentacji krajów, no to wtedy każdy, słuchajcie, przeżywa ten mecz, bo każdy punkt się piąta liczy. Sekunda, Marzenko, meczu. Piąta sekunda. Ale wiecie, co ja też mam? Ja mam taką fazę, że jak jestem, oglądam, jestem kibicem telewizyjnym, to ja zawsze kibicuję tej drużynie, która moim zdaniem jest słabsza. Więc w tym meczu kibicuję Szkocji. O, czyli Niemcy ja tak wygrają. Że ja zawsze słabszym kibicuję, żeby wygrali, chociaż... No bo to wtedy bardziej jest ekscytujące, tak, jak ci słabsi wygrają. Wiadomo, faworytem tu są Niemcy, ale ja tym Szkotom będę teraz kibicować, także tyle. Także każdy u nas bierze się za swoje. W kolejnym wejściu może już będzie coś więcej, jeżeli chodzi o mecz. Na razie minuta 07, więc tak naprawdę nic się nie dzieje takiego. Marzenka już tam wędruje, wiecie, na tą trybunę honorową i będzie z ciśnieniomierzem oglądała mecz. Ale wieczorem tego... trochę chłodny już, nie? Znowu. Ale i tak jest ci ładnie. Cały dzień, powiem wam, a zachód słońca też był piękny. Co ja tu mam z Marzeną, słuchajcie, chodzi i mi śpiewa koko, koko. Dobra, skończ, przestań. Ale masz udziubane. No właśnie widzę teraz chyba. Ale... No sytuacja, powiem wam, nieciekawa. 3-0. No takiego początkowego meczu to się pani nie spodziewał. To znaczy spodziewaliśmy się, że faworytami są... Co, Dżordżusiu? A co to króliczek robi sobie? Dobra, gdzie się? Już odreagował. Jeżeli chodzi o wynik, no to wiadomo, że spodziewałam się, że faworyci są, nie?
I oni też jadą ostro. Ale podobno bardzo dobrze są przygotowani. Tym bardziej, że jeszcze jeden z Szkotów dostał czerwoną kartę. Tak? Ale to ja tam nie wiem, co się w ogóle dzieje, powiem wam. Ja tak śledzę kątem ucha. O. Czerwoną kartkę dostać. Bardzo osłabił drużynę, no ale już trudno, nie? Czasami w życiu sobie trzeba radzić z takimi nagłymi sytuacjami, problemami, czy no teraz drużyna sobie musi poradzić. Ale nasza drużyna też jest osłabiona, się okazuje. Przynajmniej w tym pierwszym meczu tak, będzie. Tak, ale właśnie to jest tak jak w życiu, słuchajcie, nie? Czasami nas dotykają takie niespodziewane sytuacje, często dla nas nieprzyjemne, albo tak się jakoś zagmatwa nam... życie, że musimy sobie poradzić w tu i teraz z sytuacją, której żeśmy się nie spodziewali, która jest dla nas nowa, stresująca. Ale zazwyczaj ludzie sobie dają sobie radę. I bardzo właśnie często tak jest, że nawet z perspektywy później czasu nie podejrzewalibyśmy siebie, że po prostu nie, jakoś tak się człowiek sobie zepnie i da radę, nie? Coś ogarnie, coś tam załatwi, pomyśli jakoś logicznie nawet, nie? I dopiero potem gdzieś to spływa z nas, jakiś, nie wiem, taki stres, takie emocje, takie napięcia. No bo takie, słuchajcie, w życiu trzeba sobie radzić, no niestety, takie jest życie. No właśnie, a czasami trzeba ryzykować. Tak, czasami bo trzeba... Bo kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Duchy. Nie. Ale myślę, że warto taki optymistyczny akcent wprowadzić i słuchajcie, wieczorna łapka w górę, uwaga. Challenge. Dla wszystkich, którzy grają na tych euro. Na tym euro. Na tym euro. Jakich tych. Na tym euro, także łapka w górę dla wygranych, dla przegranych, słuchajcie, bo ważne jest to, żeby grać fair play. Słuchajcie, i w ogóle bardzo jest dużo komentarzy pod ostatnim blogiem, także... Tam się leje. Nie, po prostu rozpisują się nasi widzowie i komentują. To jest bardzo fajne, bo różne komentarze oczywiście są i takie, wiecie, neutralne, pozytywne, negatywne, w sensie takim, że ktoś może wyrazić swoją opinię. Ale są jeszcze tacy, co... Naturalne. Są jeszcze tacy, którzy... Nie dowierzają. Ale to dla mnie jest takie trochę słabe, bo ktoś mówi, gdzie męska duma, jak on nie jeździ. Czy dumą mężczyzny ma być to, czy prowadzi samochód? W kieszeni, ale to między nami zostaje. To takie trochę słabe. To są dla mnie komentarze, które na pewno mają prawo istnieć i one się pojawiają u nas. Natomiast ja mam prawo się z nimi nie zgodzić, tak samo jak osoba komentująca ma prawo wyrazić swoją opinię. Ja mam w temacie tylko jedno. Każdy... spaliłem to. Każdy ma swoją opinię tak jak własną D. No i dziękuję. Opinia jest jak D, każdy ma swoją. I wzięłam cię. Tak to miało być, słuchajcie, i tak to powtarzajcie. Bo Marzena, słuchajcie, wie to lepiej, Nie, po prostu... Ale ja widzę, Marzenko, że ty jesteś świetnie doświetlona, a wiecie, co ona jest doświetlona? A patrzcie teraz. Lepiej, nie? Gorzej jest. Nie widać tak tutaj tych... Ale co widać? To... Nie, wory pod oczami, teraz, patrz teraz te wory. Tylko to jest czysty przypadek, bo Marzena się dosiada, jak akurat był komputer otwarty. Tak, monitor. I naprawdę jest dobre światło, bo ono jest takie, wiecie, delikatne, nie? Tak. Także, mój zestaw. Kibica. Nie kibica. Zestaw łazienkowy, koszula. A jak tam ciśnienie masz? Szlafroczek. Ciśnienia jeszcze nie zmierzyłam. I jeszcze wieczorna rutyna piątkowa moja to zastrzyk. Także, a wiecie, że czasami mi się zdarza o nim zapomnieć. Taka ważna rzecz, istotna, bo przecież mój lek. A ja po prostu jakoś tak, wiecie, to wszystko tak mija, poniedziałek, piątek, niedziela, sobota i tak dalej. No ale jest jedna osoba na tym świecie. Ale są osoby, które mi o tym przypominają. Jedna w szczególności. I to nie jestem ja. Dzwonią. Marzenko, dzisiaj co? Babcia Basia. I to jest fajne, słuchajcie, nie? To jest tak, to jest jak ten, jak przypominajka w telefonie. Wszystko. Raz powiesz i wszystko pamiętam. Ale nawet lepiej, bo przypominajkę to, wiesz, mnie się coś wyświetla i ja tego gdzieś nie odczytam, nie? A tutaj... A tu jest potem do znudzenia. Marzenko, ale wyszedł ci piątek. I to już wystarczy, nie? Zatem my wam przypominamy, że jutro się widzimy, a dzisiaj wam dziękujemy za oglądanie, za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami ten czas. A co ja tu kroję? Cebulę chyba? Nie, czosnek siekasz. O, już czosnek? Przepisik będzie. Ale wiesz, że muszę patelnię kupić nową. Jaki zmiana tematu. Dobra, słuchajcie, żegnamy się z wami. Miłego wieczoru. Może ja się nie chcę już jeszcze pożegnać, nie? Jeszcze bym gadała i gadała, ale dobra. Dajemy wam już odetchnąć. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia, do jutra. Zostawcie łapkę w górę, może mnie się uda tym razem. Jest! Ej, to była moja łapka. Ale widzisz, to nie działa. Jak ja to zrobiłem, że w tym zakopanym
Takie fajerwerki fajne były. Bo ileś łapek wyszło, wiesz? To czekaj, teraz jeszcze moja łapka. Dobra. A bo właśnie, bo Michał też dawał łapkę. Tak? Może dwie? Razem. Nie, to nie działa. Dobranoc, widzimy się jutro. Miłego wieczorku i do jutra.